zdaniem. Proszę to usuwać swoje miejsce, bo będziemy bulować. Nie macie takiego prawa. Jak pani często musi naprawiać tą folię? Bardzo często, czasami 2-3 razy dziennie, czasami mamy kilka dni przerwy. Też nigdy nie wiemy, czy poprzestanie na zerwaniu folii, czy poprzestanie na postukaniu w ten karton gips i trzęsieniu nim, czy może nie potrzęsie nim za mocno i on kompletnie się nie rozwali. No i wtedy będzie miał wolną drogę do miejsca, w którym my żyjemy. Musiałyśmy wynająć ochronę, dlatego że czułyśmy się, no cóż, no niebezpiecznie po prostu. Zamykamy drzwi, no ale nie mamy ściany. Gdzie pani to zamuruje? A miło się panu nęka ludzi? Pani mi to zamuruje. Może sobie pan znaleźć inne hobby niż nękanie ludzi? Kiedy mi pani to zamuruje? Jak sąd zdecyduje? Sąd już zdecydował. Sąd nie zdecydował, nie było rozprawy. W tej chwili, kiedy zdaję sobie sprawę z tego, że za każdym razem go nagrywam, no to przynajmniej jest cenzuralny w tym, co mówi, no ale jednak są to jakieś pogróżki słowne, że rzeczywiście zburzą też i ten karton gips, że się mamy przygotować na remont, tego typu sprawy, no bo wiadomo, że wiesz, jest nagrywany, także no nie będzie mi groził poważniejszymi rzeczami, chociaż takie groźby też padały z ust sąsiada wcześniej, kiedy rodzice byli tutaj beze mnie. I co to były za słowa? A żeby uważać na klatce schodowej, zniszczę cię, tego typu sprawy, na resztę no to jest na tyle niecenzuralne, że nie chciałabym tutaj przytaczać inwektyw tego typu. Kobieta oskarża sąsiada o bezprawne zburzenie ściany dzielącej ich mieszkania. Do tego zarzuca mężczyźnie, że celowo zrobił dziurę w płycie kartonowo-gipsowej, aby nękać ją i jej 70-letnią matkę. Twierdzi, że konflikt narasta i była zmuszona zgłosić sprawę do prokuratury. Według niej sąsiad próbuje bezprawnie wymusić na niej odbudowę ściany. Dzień dobry. Sąsiadka z góry sugeruje, że ją pan uporczywie nachodzi nęka. Zgadza się pan z takimi zarzutami? Oczywiście, że nie. Sąsiadka po prostu kłamie. Nigdy w życiu ją nie nękałem, nie straszyłem. Ani ja, ani moja żona. Wręcz przeciwnie, próbowaliśmy z nimi rozmawiać. No, niestety nie dało rady, tak? Uważam, że to my jesteśmy poszkodowani, bo postawili ścianę tak jakby w naszym domu. Mężczyzna przedstawia zupełnie inną wersję wydarzeń niż sąsiadka. Według niego nieżyjący już ojciec pani Joanny, Alfred, w lutym tego roku pod nieobecność sąsiadów wyburzył ścianę między mieszkaniami, a następnie wybudował ją w nowym miejscu. Tą ścianę tutaj rozebraliśmy, tak ta ściana stała w tym miejscu. Zostawiliśmy tylko ten gips karton. Ściana stała gdzieś około chyba 3,5 metra w tamtą stronę za balkonem, który też jest tutaj ten balkon, tak? To jest na wschodniej stronie. Tak, i rozumiem, że ten balkon wcześniej należał do pana mieszkania. Czy tutaj tak, był częścią tak. pana mieszkania? Tak. Jak pan się dowiedział o tym, że pana mieszkanie, które pan remontuje, nagle jest mniejsze o kilkanaście metrów? Jak się stało? My często wyjeżdżamy na weekend, nie ma nas. Po weekendzie wchodzimy, patrzymy, a tu wymurowana ściana z pustaków tych białych. Jakby pan zareagował, jak przyjeżdża na przykład z wakacji i wchodzi do swojego domu, patrzy, a tu nie ma jednego pokoju, tylko jest zamurowana. No, z niedowierzaniem. No, nie wiedziałem, co się w ogóle stało. Myślę, że to było dobrze logistycznie rozplanowane. Trzeba było ściągnąć materiał, umówić fachowców. No i po prostu czas, w którym wiedział, że nas nie ma, tak? A, bo to wszystko, w domu. Wszystko to było pod naszą nieobecność. Czułem się okradziony przede wszystkim, tak? No. I jak można w ogóle tak zrobić? Komu na myśl coś takiego przyszło? Zaczęliśmy pukać do sąsiada, wzruszył tylko ramionami i zamknął mi drzwi przed nosem i koniec.